No taka piękna dziś pogoda, a tak chamskie Mondeo do testu. Ale o to w nim chodzi. No sami zobaczcie, taki fordziarski diabeł Mondeo trzeciej generacji pojawiło się już kiedyś na kanale, ale z dwulitrową benzynką pod maską, no tutaj mamy litr więcej. Aj Mondo czarne jak smoła, jeszcze te dokładki wszystkie, ale wciąż autorodzinne wersja z plecaczkiem kombi. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz skoczymy na próbę autostradową. No próba autostradowa, myślę, że będzie tutaj naprawdę fascynująca. No słyszałem, że podobno takie mondilaki wyciągają po 250 km na godzinę. A z czym w ogóle tak konkretnie mamy do czynienia? Ford Mondeo ST220, rocznik 2002, także jest to przedlift. Topowa wersja Mondeo, najbardziej chamska, najbardziej wulgarna, najbardziej paliwożerna i najszybsza, najlepiej gadająca. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to nie mamy tutaj wątpliwości, że mamy do czynienia z jakąś taką, kurczę, porobioną wersją, znaczy porobioną, wiecie o co mi chodzi, taką dokoksowaną. Inny zderzak z przodu. W ogóle jak tutaj sytuacja wygląda z wrótami. Tutaj jest prawdziwy, tutaj prawdziwy. No tutaj takie fejkowe dokładeczki z przeciwmgłowym. Emblemacik ST. Generalnie z tymi emblematami to w tych mondilakach jest różnie. Podobno się je wybierało, przedlifty mogły mieć chyba inaczej, polifty inaczej. Podobno emblematy mogły być takie jak tutaj, ST, mogły być ST220 białe. O, proszę bardzo, takie jak tutaj i ST220 widziałem czerwone. Jeśli już jesteśmy z tyłu, no to zderzak. Zdecydowanie też tutaj tył wyróżnia się na tle innych Mondeo MK3. Dwie prawdziwe końcówki wydechów. W tym samochodzie układ wydechowy jest troszeczkę dziabnięty, ale w zasadzie przerobiony tak ze smakiem, że nie ma jeszcze przypału, czy też tym bardziej jakiejś popeliny. Nie, jest właśnie smacznie. Nawet bym powiedział wytrawnie. Cóż to były za czasy, że na przykład w takie Mondeo przednionapędowe, bo mamy tutaj przedni napęd, manualną skrzynię biegów, ładowano 3-litrową benzynową sześciocylindrówkę pod maską. Teraz aktualnie... O kurde, no właśnie. Czy w ogóle Mondeo jest teraz produkowane? Chyba nie. Auto ogólnie jeszcze też jest obniżone. No i fabrycznie też mamy tutaj takie oto wyróżniające się progi. Niestety jakiś złodziejaszek ukradł zaślepki. Także hejtujemy złodzieja, walić go prądem z Tesli albo jakimś tam gałęcjuszem po policzkach. Reflektory z przodu mamy tutaj ksenonowe. Jednak nie jestem pewny, czy tutaj wnęka tego reflektora nie została polakierowana na czarno. Właściciel mi mówił, że chyba tutaj ta część powinna być srebrna dookoła soczewki, ale kurczę, może to kwestia modyfikacji tylko. W każdym razie taki reflektor tutaj elegancko pasuje, jak mamy do czynienia z czarnym mondilakiem, no to taki czarny reflektor, takie diablisko fordowskie to jest. Emblemacik, jedynie tutaj jest chromowany, się otwiera maskę. O, proszę, fordowsko. Kurczę, czy to jest dobre rozwiązanie? Kiedyś mój kolega, którego serdecznie pozdrawiam, miał Focusa, który zaczął mu się pod maską palić. Buchały tutaj płomienie, chciał otworzyć maskę. Znaczy wiecie, otworzyć, tak uchylić, żeby po prostu tam można było napsikać gaśnicą. Jednak nie dał rady, ponieważ ogień uniemożliwiał mu właśnie otworzenie maski z kluczyka. Felgi, jakie tutaj mamy, akurat nie są to oryginalne z ST220. Pochodzą one z S-Maxa w wersji ST. 18 cali, rozmiar opon 235x45. Aha, właśnie, powiedziałem S-Maxa w wersji ST. Jeśli chodzi o mondilaki ST, no to były pakiety ST ogólnie w Mondeo MK3, zresztą w nowszych też. Ale z tego co słyszałem, MK3 powstawały też w wersji ST z silnikiem diesla pod maską, jakimś mocniejszym. Nie było 3-litrowej sześciocylindrowy, tylko właśnie dieselek. Ale myślę, że jednak ten benzynowy konfig Mondeo ST, właściwie w tym przypadku ST220, to największy urok. Tutaj jeszcze na tylnej klapie dokładeczka. Charakterystyczne dla Mondeo lampy, ale to musiał być szok, jak ten samochód wszedł na rynek. Pamiętacie, jakie było poprzednie Mondeo, a to wersja usportowiona, ale wciąż kombi, także otwórzmy bagażnik, zobaczymy sobie. Mondeo ST220 występowały w wersji właśnie kombi, liftback oraz sedan. Sedan były? Jeśli chodzi o takie informacje, to zawsze.
Ale to zawsze możecie poprawić mnie i sprostować w komentarzu. Ja tutaj będę skupiał się na egzemplarzu, który stoi tuż obok mnie, którym wybierzemy się na szybką wycieczkę za granicę. No bagażnik tutaj jest duży, myślę. Oczywiście nowsze samochody będą mogły mieć większy bagażnik, jeśli będą w kombi. Samochody ciągle rosną przecież, ale tutaj w ogóle nie powinniśmy narzekać. Tutaj jakieś haczyki, 12 V, kolejne haczyki, jakaś kieszonka, no już tutaj nie będziemy... będziemy zaglądać, co tutaj jest. Aha, takie rzeczy po prostu. Roletka, zamykamy bagażnik, przejdziemy do tyłu. Nie jest źle, nie ma tutaj żadnego rezonowania, jedynie jest taki jakby mechaniczny dźwięk, ale drzwi delikatnie się zamykają, otwierają. Ok, boczek drzwiowy. Może najpierw zobaczmy do środka, jaką mamy tutaj tapicerkę. Boże, skórka po środku. Perforowana, tutaj w zewnętrznej i środkowej części normalna, gładka, ale dzisiaj ostro słońce wali, ciężko pokazać wtedy samochód. I boczek drzwiowy, tutaj jest twardo, głośnik, tutaj twardo i ta część szara, no to tutaj jest skóra, właśnie perforacja, tutaj gładka, miękko, miękko, miękko i tutaj nawet wnęka jest miękka. Zobaczcie, tak jest starszy Mondeo. W zasadzie, kurczę, mamy do czynienia z 22-letnim samochodem, a miejsca z tyłu jest tutaj naprawdę dużo. Mieszczę się tutaj wyprostowany. Fotel ustawiony jest pode mnie. 198 cm wzrostu. I sam za sobą, no ja tutaj się mieszczę. Feature z tyłu, no to taka siateczka. Tutaj też skórka, nie ma żadnych plastikowych takich elementów na fotelach. Jedynie tutaj, o, ale to przecież normalne. Kieptacka, podłokietnik, tutaj mamy... Oka, pufka, jakieś oświetlenie w podsuficie. O, troszeczkę surowe te przyciski są. Podsufitka w tym samochodzie jest jasna. Nie jestem pewny, czy w 2002 roku w takim ST220 w ogóle była możliwa ciemna podsufitka, ale ogólnie na szczęście pasuje ona kolorem właśnie do tapicerek. No to jest taki fajny konfig nawet tego samochodu. Ciekawy, inny. Właściwie to jest taki jasny, szary, takie siwe tapicerki. Czyli z przodu... Taka sama sytuacja jak z tyłu, boczek przedni, twardo, wszędzie tutaj dookoła twardo, a ta środkowa część jest miękka, taka sama sytuacja jak z tyłu po raz drugi, no i tutaj, no już jest trochę inaczej, nie mamy kanapy, a fotele Recaro. Są one elektrycznie regulowane, no widzimy jak są ostro też wyprofilowane, właściwie to są takie... półsportowe fotele, wyglądają bardzo sportowo, ale z drugiej strony są mega komfortowe. Jak tutaj wsiadamy, to po prostu jak się w nie fajnie zapadnie, zobaczcie, jaka to jest pufka wręcz. Też mięciutko, patrzcie, te boczyska. Tutaj delikatne zasygnowanie takie Recaro. No i proszę, widoczność w Mondilaku. Nic szczególnego, jest ok. Kierownica okrągła, bez żadnych udziwnień. Multifunkcyjna. Tutaj mamy klaksonik i tempomacik. Takie oto przyciski. No. Klikają, ale są troszeczkę plastikowe. Emblemacik ST. Kierownica pokryta skórką. Wieniec jest raczej takiej średniej grubości. Proszę, taka dodatkowa trzecia maneta do sterowania radiem. A jak już jesteśmy po lewej stronie, to tutaj jest taki schoweczek. Jest twardo. Nie, jest tam dalej miękko też wykończone. No, jakieś duperelki. Deska rozdzielcza jest cała miękka. Calutka jest miękka. I tutaj aż dotąd. Dopiero tunel środkowy i okolice gałęziusza są twarde. Tutaj. Tutaj też jest twardo. Ale tak zacząłem odwrotnie trochę. Sowek tam dalej jest miękko wykończony, ale tutaj wierzchnia część i boki są twarde. Odpalimy sobie bestię. Ole! Film chyba tego nie odda, ale jakie analogowe wrażenie sprawia ten samochód. Jest jakby w odbiorze taki ultra analogowy, ale o wrażeniach z jazdy później. Liczniki też proste, nic tutaj specjalnego nie ma, chociaż te tarcze są szare, też z taką obwódką, prędkościomierz wyskalowany do 280 km na godzinę. Tutaj, gdzie obrotomierz mamy, proszę bardzo, komputer pokładowy. Bak ma tutaj pojemność 59 litrów, a samochód trochę sobie potrafi łyknąć. Powiedzmy tak od, nie wiem, od 9 do 15 litrów mniej więcej. Tak bym to oszacował. Na próbie autoserowej, no trochę on wciągnie. Podgrzewana przednia szyba.
bliska, tak tutaj nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale są takie włókna. Typowo fordowskie rozwiązanie, również typowo fordowski zegarek, analogowy, taka elipsa, klimatyzacja jednostrefowa, ale automatyczna. Troszeczkę takie te plastikowe są przyciski, radio. Zostało tutaj wymienione na takie dwa DIN Sony, ale oryginalnie też tutaj było fabryczne radio Sony i nawet całe audio w tym samochodzie, jak mamy na przykład, nie wiem, Harman Kardon i tak dalej, no to tutaj jest też Sony. Jest to egzemplarz przed liftingiem, także ta konsola centralna jest, można powiedzieć, taka trochę bardziej surowa względem polifta. No dobrze, tutaj radio jest przynajmniej takie, pasuje do tych lat, 2002 rok i takie radyjko, wiecie ile to kasy w ogóle takie radyjka kiedyś kosztowały. Ogólnie standardowe radio w takim Mondeo na 2 DIN, no to jest, oj, takie ostro plastikowe i można je nawet spotkać w tranzycie. Otwieranie bagażnika, kontrola trakcji, podgrzewane fotele, nawet wyłączę, bo jest dzisiaj mega ciepło. I tutaj proszę, uchwyt na kubek, ciekawe. Aha, taki rozkładany, no cwanie, cwanie. Gałęcjuszek, skrzynia manualna, 5-stopniowa. Skok nie jest krótki, ani nie jest długi. Veste 220 po lifcie była tutaj 6-stopniowa skrzynia biegów. Automaty raczej nie były dostępne. No tutaj kieptacka, uchwyt na kubki i podłokietnik. Regulowany w jakiejś płaszczyźnie. Nie jest regulowany, ale pod nim mamy schowek. Pod sufitce to jeszcze taki uchwyt na okulary, na takiej sprężynce. Takie przyciski, tak jak z tyłu. I tutaj cyk. O, osobno włącza się podświetlenie. No i dobra, gasimy. I zajrzyjmy pod maskę. Kluczyk oczywiście biorę ze sobą. No, jak chcemy tutaj mieć odpalony silnik i otwartą maskę, no to najpierw musimy otworzyć maskę, później siąść do samochodu i otworzyć, i odpalić. Nie tutaj. Przepraszam. O tak i tak. Da się jedną ręką? No nie, nie dało się jedną ręką. I proszę bardzo. Proszę bardzo. Patrzcie, w dzisiejszych czasach zamiast głośnego układu wydechowego robi się z tyłu głośne membrany. A tutaj Ford po raz pierwszy zastosował głośnik pod maską, żeby ten silnik jeszcze głośniej tutaj się nam odzywał. Z drugiej strony ciekawe, po co jest tutaj w sumie wygłuszenie? Nie no, żartuję oczywiście, wprawdzie wygląda to jak jakaś osłona głośnika, ale to jest po prostu wywietrznik, żeby ciepło po prostu miało swoje jakieś ujście lepsze. Chociaż z drugiej strony tutaj mamy wywietrznik, tutaj uszczelnienie nawet gumami tej osłony. Duratec STV6, 3-litrowa, V6, na wtrysku pośrednim, wolno ssąca. Generuje 226 koni mechanicznych oraz 280 Nm. Z jednej strony dowiedziałem się, że gaz tutaj podejdzie, ale z drugiej też czytałem opinię, że jednak nie za bardzo, nie poleca się. Takie różne są po prostu opinie. Jeśli jesteście w temacie, możecie napisać w komentarzu, co i jak tutaj LPG współpracuje. Napęd na przednią oś, manualna, 5-stopniowa skrzynia biegów, jeśli chodzi o osiągi. Pierwszą setkę powinniśmy tutaj osiągnąć w 7,7 sekundy. Szczerze mówiąc, nie będę wam pokazywał moich pomiarów z Raceboxa, ponieważ wychodziło mi lekko ponad 8,2 sekundy. Jednak po prostu mamy tutaj oponki zimowe i nie ma tutaj na pierwszym biegu trakcji. Zresztą na drugim również, ale wolę to po prostu powiedzieć. Niektórzy tego po prostu, nie, to jest dziwne, ale nie potrafią zrozumieć. Będą pisać, że auto tam jest zepsute, nie ma mocy. Kurde, nie ma trakcji, chłopie. A prędkość maksymalna? Podobno 237 km na godzinę, aż no taka jest deklaracja. Zamkniemy maskę, bo tutaj jeszcze mam kilka uwag takich. Otóż pogadałem sobie z właścicielem i jak się okazuje, okej, mamy do czynienia z wolno ssącą jednostką pod maską. Niby nie jest to jakiś taki problem, ale jak się okazuje, no tak zaprojektowano ten samochód, że po prostu pod maską są strasznie wysokie temperatury. Sam w sobie silnik jest bardzo solidny, ale na przykład, no nie wiem, katalizatory umieszczone są jakoś przy misce olejowej, no i strasznie się też to wszystko nagrzewa. No patrzcie, nawet widzieliście, jest tutaj wywietrznik normalnie w kształcie głośnika w obudowie, ale tak to łańcuch rozrządu, dwa łańcuchy. Podobno rozrząd jest tutaj raczej bezproblemowy. No i myślę, że za chwilę możemy udać się na próbę autostradową i tutaj też jeszcze należy powiedzieć słówko o hamulcach, które
W SC220 są takie same po prostu jak w innych Mondeo, no i trzeba uważać. Po prostu jak ciśniemy po autostradzie, no to trzeba mieć to na uwadze i przewidywalnie. A ja robiąc moje próby autostradowe, raczej nawet unikam sytuacji takich, bym awaryjnie hamował. Nawet przez to czasami są do mnie pretensje. Czemu hamowałem? Przecież jeszcze można było cisnąć. Jeśli hamuję, to widocznie mam jakiś powód. Dobra, myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Zobaczymy, jak to będzie. 237 według GPS-u do pobicia. Dobra, to co? Palimy maszynę. W ogóle średnie zużycie paliwa wyszło mi tutaj z jednym takim depnięciem do 140, jak się włączałem na autostradę, 10,9 litra. A skoro palimy, to może przy tym krótki soundcheck. No powiem wam, ten samochód naprawdę bardzo smacznie się odzywa. Kurczę, takie bas plus bas jeszcze, plus no nie wiem, te odczucie z układu kierowniczego, jak ta pompa po prostu, to wszystko jakoś czuć. Skrzynia biegów, samochód wręcz tak jakby nas chce zaangażować w jazdę. Faktycznie tutaj jest tak, jakby Mondeo chciało, byśmy byli jego częścią. Pięknie. Co tam na przejściu granicznym w Kołbaskowie? No nic się tak nie dzieje dzisiaj. Nie ma takiego ruchu, mam nadzieję. Jest sobota, piękna pogoda. Boczny wiaterek. No materiał, żeby nie był troszeczkę prześwietlony, ale nowe obkamerowania. No to myślę, że będzie spoko. No i dobra, lecimy. No, nawet takie 3,5 tysiąca obrotów, jak depniemy. Taki bombowiec czarny leci. Kurde, panie. No i dobra, tutaj będziemy musieli zwolnić, bo za chwilę kontrola. Ogólnie też tutaj jest filtr powietrza KNA i on troszeczkę też podbija ten dźwięk. Takie zasysanko. Dobra, kamerę ściągam, ale jak widzicie, wiatr mamy dzisiaj boczny. No i ciekawe, czy dzisiaj Mondeo będzie zatrzymane do kontroli? Morgen. Also morgen habe ich schlechte Laune. Dzień dobry. Dzień dobry. Sam, okej. Okay. Sam. No panie kontrolerze, Petrolhead przecież sam lata na próby autostradowe, ale kiedyś moglibyśmy w kilka osób skoczyć. Zobaczymy, czy z dwójki, z trójeczki se polecimy 100-200. No, niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń. Dobra, 21, 23, ale z górki było. I prędkość do drugiego wiaduktu około 200, równe 200 km na godzinę. No tutaj przy 200, no to już troszeczkę jest głośniej, wiadomo. A zobaczmy, jakie to jest przekłamanie. Ha, panie. Panie. W ogóle tutaj praktycznie nie ma przekłamania, w ogóle. No i czuć, że przy takich 200 aż mi się morda cieszy, że jeszcze jest tutaj para. Dziwne rzeczy mnie cieszą. Niektórych by to przerażało, a Petrolheada to cieszy. No dobra, na początku, znaczy początek to już był, do drugiego wiaduktu. Sprawdźmy sobie prędkości obrotowe. To 140 km na godzinę. No w ogóle na prędkościomierz nie trzeba patrzeć, bo tutaj jest praktycznie równiutko, nawet przy 140 według prędkościomierza jest tutaj 143, gdzieś 142. No to mamy 3752.
120. Tu mamy 3000. Ojejku. 170. Nie, 169 i stówka. No wyższe takie prędkości tutaj są. Coś czuję, że moglibyśmy chyba pojechać do końca skrzyni. Stówka to 2702 gdzieś. Tak o mniej więcej, wiecie. Co? Zobaczmy sobie jeszcze. Akurat nikt za nami nie jedzie, bo ja nie jestem pewny, czy z tej dwójeczki nie powinniśmy. Nie. Lepiej nie. Z tej dwójeczki powinniśmy 100-200 zaczynać pomiar. Dobra, za chwilkę sobie tutaj może zmierzymy 100-200. I 100-150 jest ustawione. A to za chwilkę. No dobra, tutaj takie 100-150 myślę, że... Dobra, i prawie tutaj równo jest, 7,75. Z tej dwójki ja bym się tutaj jednak bał troszeczkę. No i to jeszcze zmierzymy 100-200. Nie chciałem, bo tutaj będzie pod górkę. Teraz będzie trochę z górki i trochę później pod górkę. Także to będzie takie ok na 100-200 myślę. No i dobra. DSG w łapie. Takie lekkie DSG. .22 56. Auto waży mniej więcej lekko poniżej 3600 kg. No i dobra, tutaj sobie zrobimy taką przelotową. Ja pierniczę, w ogóle zużycia paliwa nie skasowałem. Trzeba to zrobić. O, teraz będzie ok. No, już trochę widzę. Widzę, że już troszkę pali ten samochód, jak tak się szybciej jedzie. Wyprzedzanko. Jeśli chodzi o prowadzenie przy takich wyższych prędkościach, Mondeo prowadzi się stabilnie całkiem, ponieważ nie jest to ani sztywny, ani miękki samochód. Takie jakby wypośrodkowanie, jakby po prostu miał on jeszcze służyć jednak jakiejś rodzince. Tyle, że do bardziej dynamicznego przemieszczania się. No i taka paczka 8, jak się jedno tak 16 litrów, będzie większe zużycie paliwa. Wjeżdżamy na odcinek specjalny. No tutaj chciałem po prostu sobie depnąć. Korzystamy z walorów tych terenów tutaj okolicznych, Szmyln i tak dalej. Jedyne co, to po prostu tutaj jest troszeczkę głośniej jakby. No i co, tutaj już możemy deptać, nie? Wyprzeć. No, Mondeo tu się sprawiedliwie buja. 220 ponad. 225. No i będzie. Dobra, ja muszę odpuścić. Kurczę, ja mam w głowie ciągle tą informację o hamulcach. Także wolę nie przeginać. 236 km na godzinę już było. No i troszkę późniejszy zjazd. Wie co, chyba byśmy dziabnęli sobie na Szwed. Zwolniłem, ale po tej próbie, no to już tutaj słychać, że wydeszek się nam rozgrzał. Troszeczkę głośniej tak pracuje, tak. Tak basowo. Ram. Była próba autostradowa takiego rama nowego. Możecie sobie zobaczyć.
Dobra, nie wiem, czy tutaj będziemy deptać. O, nawet ze Szwed to z wiatrem będziemy jechać, bo to jest taki lekki łuk i teraz będziemy lekko z wiatrem lecieć, ale za to z większym ruchem. No zobaczymy, widzimy się na Szwed. To zjazd, trzeba będzie zrobić soundcheck, nawet z jednej i z drugiej strony chyba dziabniemy. Ole się rozburczał tutaj dopiero teraz. No i będzie. Idź da. No, dobrze gada. Coś ma tutaj ten dźwięk wspólnego z Porsche, powiem wam, z Porsche. Prowadzenie. Kurczę, te zimóweczki tutaj troszeczkę nie kleją, jeśli byśmy mieli tak bardziej wyczynowo tutaj pojechać. No i już 0-100 niestety też mielone. Ale nie, no dźwięk jest dobry. W ogóle zużycie paliwa 17 litrów spadło, bo jechałem później 140, już 150, 140 gdzieś. Było gdzieś tak max 20 litrów. 21 gdzieś osiągnęliśmy póki co. Nie no, jeden soundcheck sobie zrobiliśmy. No to ciśniemy, teraz tutaj pod górkę będzie lekko. I później mniej więcej. Mniej więcej równo. No, 22, 42, 0,3% spad, także prawie równo. No i powtarzalny czas. 22,5 mniej więcej. Ale Superb tutaj ciśnie. Ale pamiętajmy, kiedyś była próba autostradowa Superba 2.0 TDI. Takiego 190 koni, te auta licznikowe 250 potrafią się bujnąć. Ale z Superbem tutaj ciśniemy. Ciekawe jaki to silnik. Ale równo gościu idzie nawet. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy już więcej tutaj coś pociśniemy. Dobra, nie będziemy cisnąć, już końcówka. Ruch jest troszeczkę za duży, ale tutaj Skoda pięknie pojechała, trzeba przyznać. Proszę bardzo. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej 18,2 litra. Szczerze, 1/4 baku wypaliłem, ale spokojnie, ja zalewam. No 236 km na godzinę według GPS-u udało nam się pocisnąć. Gdzieś to co, 240 licznikowe gdzieś tak było. No właściciel mi mówił, że też podobnie szybko jechał Mondilakiem. Także myślę, fajna próba, uznajemy za zaliczoną próbę autostradową. No trochę ruch większy był po prostu, no. Mam nadzieję, że ten film, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały. Hashtag ST220. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.